na ringu we Rosenberg dywany posłali i zaczęli bić pokłony Allahowi. Dobry dzień, szczęść Boże. Tym śląskim pozdrowieniem witajcie ze gminy Wolesno, Gemeinde Rosenberg. Mońskiego tydnia, żek był w mieście, teroski w tych wszystkich wsiach, które są w tej gminie. Pokazał, żek wam mońskiego tydnia kościół świętej Anny drzewiany, a dzisiaj inksze drzewiane kościoły, no ale nie ino. Ale to jest coś niesamowitego, że tu tyle tych drzewianych kościołów jest, aż 6. Bez to dzisiaj tajlik będzie zdominowany od tych drzewianych kościołów. Toż ci, którzy nie mają radzi kościołów, niech przewiną na tref z gościem, który będzie, bo to coś też będzie zwiadownego. To jest coś niesamowitego, że teraz właśnie drzewianych kościołów tu jest. Pierwszy, że wam już pokazał mońskiego tydnia, to jakże godą. Dzisiaj kościoły drzewiane zachwycają, bo są we mniejszości. Kiedyś coś ich nietrwałego, bez to też już ich mało stało. Pierwszy kościół, który tutaj widzicie, to kościół świętego Wawrzyńca z 1706 roku we Wachowie. Nie będę długo tu was zanudzał, jademy dalej, ale nie ino kościoły są we tych wsiach. Zarostki pokorza wam jeszcze cośik inkszego. Toż oglądajcie. Dzisiejszy film jest kontynuacją tajlika ze mońskiego tydnia. Jeśli żeście jeszcze go nie widzieli, to kupnijcie się tam kajgodą o Rosenbergu, o Oleśnie. Bez to nie byda dzisiaj was wkludzą do tego tajlika. Jeśli jeszcze żeście nie widzieli tajlika ze mońskiego tydnia, tam posłuchajcie się, co mam do powiedzenia u Oleśnie, po Rosenberg. We Wachowie mamy też dwór ze zaczątku XIX stulecia. Dzisiaj pełni funkcję przedszkola, kiedyś szkoła po wojnie, po 1945 roku. Dzisiaj już nie ma tych charakterystycznych takich dworskich zdobień. Po 1945 roku je zlikwidowano. No ale mamy pozostałości, mamy ta erbowizna arystokratycznych rodów śląskich. Jestem w Grodzisku, po niemiecku Grycz, przy kościele świętego Rocha, Rosalię i Sebastiana z 1710 roku. Postał on tu jako wotum dziękczynne za wygaśnięcie epidemii. Ta epidemia napoczęła się w 1708 roku we Woleśni i przyrzeczono, że jak minie, to nieopodal Wolesna Rosenberg postawi się ten kościół. No i postawiono przyrzeczenia, dotrzymano, no i ten kościół stoi do teroski na takim małym wzgórzu, a naokoło je Kirchhof. Warto się tutaj wspomnieć, że tutaj we Grycz jeszcze za czasów habsburskich w 1738 roku doszło do jednego ze ostatnich spaleń żywcem na stosie. A kogo kościół katolicki polił? No heretyków, czyli tych, którzy sprzeciwiali się dogmatom rzymskokatolickiego kościoła, tej konfesji, no i czarownice. Żywcem palono na stosie. Czemu? Ogień miał oczyszczać z grzechów i dać szansa jej na wchód do raju. Nie zdziwi was, jak powiem, że przy kościele znajduje się dynkmal tych, którzy poginęli we II wojnie światowej. Taki mały dynkmal, tabula. Pamiętajmy o tych, którzy bili się tutaj na Śląsku na nie swojej wojnie, o nie swoje sprawy. Tutaj we Grodzisku, we Grecz, w 18 stuleciu został pochowany Tatar. A co tu robiły Tatary? Zarostki wam to wyeklaruję. W 1740 roku napoczęła się wojna
Łośląsk. Pierwsza wojna śląsko pomiędzy pruskimi Hohenzollernami a austriackimi Habsburgami. Trzy wojny takie były. Podczas III wojny śląskiej w 1761 roku pruski król Fryderyk Wielki szukał zwolenników, co by ich pozyskać do bitwy ze austriackimi Habsburgami. Szukał jej na Krymie. I w 1761 roku 78 Tatarów tutaj przybyło. Błędnie byli oni mianowani niekiedy Turkami. Czemu? No bo Hanat Krymski był zależny od reskierunka tureckiego. Przybyli do Rosenberg i tam zostali przyjęci od augustiańskich michów rzymskokatolickich. Tam przed klasztorem rozłożyli dywany, częstowali bajtle mandlami i inkrzymi wschodnimi smakołykami, które rychtował tatarski kucharz. A nieskorzej, zanim udali się poza mury miejskie do rozłożonego tam obozu, to zaczęli rzykać. Ja na ringu we Rosenberg dywany posłali i zaczęli bić pokłony Allahowi. Było to coś niesamowitego na tamte czasy. Po raz pierwszy mieszkańcy Rosenberg takie coś widzieli. I to też jest międzyreligijna współpraca. Jak zobaczcie, rzymskie katoliki przyjęły muzułmanów. To była polityka. Ja i polityka nie kuko na konfesję. Co dali? W 1762 roku, kiedy wracali ze Rosenberg na Hanat Krymski, w mieście umrzył osobisty doktor Hana, łomianie Mustafa Aga. Pochowano go niedaleko Rosenberg, tutaj, we grodzisku przy kościele Świętego Rocha, 100 metrów na zachód. Zgodnie ze muzułmańską tradycją, obrządkiem, pochowano go w płachcie, w pozycji siedzącej, twarzą skierowaną ku Mekce, świętemu placu wszystkich muzułmanów, świętemu miastu islamskiemu. Wybudowano mauzoleum i dano geld na to, co by wachowano, żeby nikt tego mauzoleum nie rozwalił, co by dbać o to. Niestety, ponoć geld zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Tatarów tutaj już nie było. Mauzoleum do Teroski się nie ostało. Nie wiadomo, tak jakże zrozumiał, nie wiadomo, kaj genau Teroski je. No ale było mono i mono tukaś w tych polach majsa. Szrajbnijcie, jeśli wiecie, kaj genau to mogło być, a mono kiedyś tu przyjada i ktoś mnie zakludzi i mono jakieś pozostałości kamieni tam znojda. Słuchajcie, to jest opowieść, historyjo na miarę światową. Przejechaliśmy parę kilometrów dalej do wsi Sowczyce, kaj zaś mamy drzewiany kościół. Powstał on w 1586 roku, no ale nie tutaj, ino we wsi Łomnice, kero znajduje się też we gminie Wolesno. Tutaj został przeniesiony w 1917 roku. To kościół świętego Antoniego, tak w ogóle. A regularnie msze odprawiano tutaj do 1962 roku, kiedy to powstał nowy, moderny kościół, który widzicie tutaj. Przejechaliśmy dalsze poranoście kilometrów i są we Wielkich Borkach. A za mną kościół świętego Bartłomieja i świętego Marcina z 1697 roku. Ten turm dobudowano w kolejnym stuleciu. Tutaj we łotku świętego Marcina odbywało się procesjo
konno, kaj instynizacyjo, kaj Marcin dowo mantel biedakowi. A przy tym kościele znajduje się jeden i drugi dynkmal poświęcony pierwszej i drugiej wojnie światowej. Tu mamy pierwszy dynkmal z oca poległym wojakom Ślązokom. Przechodzimy po drugiej zajcie Kirchowa. Kirchowa mamy Kalwaryjo, zaraz ci powiem czemu tu mamy taką Kalwaryjo, taki hobby park. I mamy piękny dynkmal, który wieńczy pieta ze II wojny światowej, czyli już mamy wszystko szrajbnięte. Ci, którzy poginęli tutaj 1939-1945, wir bitten um ein stilles Gebet den Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges. Herr gibt ihnen die ewige Ruhe. Ja, oddejmy z oca wszystkim, którzy tutaj spoczywają, którzy polegli na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej. Przechodzimy troszkę dalej i widzimy srogi kościół z 1911 roku. Kościół świętego Franciszka i obok mamy klasztor Francmanów, którzy przybyli tutaj w 1905 roku. W 1907 wystawili już klasztor. Kościół, tak jak powiedział, pora nie skorzył w 1911 roku. Znajduje się tu nowicjat kaj młodziki franciszkońskie, zanim złożą te pierwsze śluby. Tutaj właśnie składają pierwsze śluby. Nie skorzył na studia do Breslau, są wysyłani. Ja, tam widzimy zarys klasztoru. Jest to prowincjo świętej Jadwigi Śląskiej, Hedwig von Schlesien. Francmany mają pora tych prowincjów. I to, że chciałbym powiedzieć. Tam mamy pola, tu mamy majs pole, tu mamy jeszcze jakiś ołtarz polowy. Sumy we Bodzanowicach, a za mną kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panienki z 1934 roku we szczycie wiejskiego neobaroku. Ale wcześniej już tu stał drzewiany kościół z 1000 i pierwsza parafia była tutaj w 1477 roku. Drzewianego kościoła już nie ma. Toż jakby był, to by było jeszcze więcej tych drzewianych kościołów. Został przeniesiony w 1934 roku do Ciasnej we powiecie lublinieckim. A tutaj, zaraz kiwele kościoła, mamy zaś dynkmal ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej. Zobaczcie, wiele nie ino ze Bodzanowic, no ale też ze okolicznych wsiów. Wszędzie są te dynkmale. To jest zadziwiające, jak tu się dbo i pamięto o tych, którzy tutaj mieszkali, byli, kwaterowali tutaj, byli mieszkańcami tych placów, zginęli na wojnie, bili się o nie swoje sprawy. I to nikogo tu nie dziwuje. To nie ma tutaj zwalone, zniszczone, pomazane, pokryklane, nie. Tu richtig oddowo się z oca tym, którzy być we Wehrmachcie też byli. Tutaj się zno historio wie, że upa z Wehrmachtu to nie ma gajba. Tutaj w Bodzanowicach przebiegała linia Kurfantego. Co to była linia Kurfantego? Troszkę historię. Jak wiemy, 20 marca 1921 roku odbył się Abstimmung na Górnym Śląsku, na pruskiej tajli Górnego Śląska. Kaj Poloki przegrały to, co już powiedział, 40-60. Niemcy 60% prawie, Poloki 40. Ja. I co? Śląsk i tak miał być potajlowany. No ale
Polska miała dostać ino powiat rybnicki, powiat pszczyński i kąsek powiatu katowskiego. Korfantego to nie interesowało. Nakreślił linia, która przebiegała między Inkrzymi Tukej. 23 marca 1921 roku to zaproponował, po tym jak się od angielskiego informatora dowiedział, że właśnie Polska dostanie ino te nieindustrialne tajle. No, Mocka chciał Korfanty, to potem publikowano w rozmaitych Zeitungach i tak dalej, i tak dalej. Jak dowiedział się, że nie ma to możliwe do zrealizowania, to jak wiemy z 2 na 3 maja 1921 roku zwołał swoich wojaków i rozpoczął trzecie powstanie polskie na Górnym Śląsku, które tak richtig było wojną domową Ślązoków i dokludziło do tak richtig można powiedzieć do wojny polsko-niemieckiej, która i tak skończyła się poteilungiem Śląska. Troszkę więcej Korfanty zyskał, no ale swojej linie nie osiągnął. Dotarłem do kościoła w Poroszowie. Kościół świętej Marii Magdaleny z 1679 roku, drzewiany, bo tu drzewiane kościoły przede wszystkim w tym tajliku się rozchodzi, bo murowane też są, inkrze jeszcze, ale wszystkich wam nie pokazuję. Ten kościół właśnie ze 17 stulecia, w następnym stuleciu, w 18 przebudowany. Kolejny kościół drzewiany. Każdy inkszy, no ale wszystkie podobne, ktoś by mógł powiedzieć. Jest ze mną Mateusz Pawełczyk, a są my we Szywołdzie, dali w gminie Bolesno, w Gemeinde Rosenberg. Szywołd, no ale nie znajdziemy tego tak na landkartach, bra. Świercze, ja? Ja, to na polskich mapach są my jako Świercze. Na starych niemieckich był Schönwald, czyli idzie na polski przetłumaczyć piękny las. No ten Schönwald już się trochę tracił. Jak ja był w Weitlen, to szczerze wszyscy bardziej tak ześlążali polską nazwę i było Świercze, czysty Einfach. No ale od tam, od jakichś starzyków się udało dotrzeć do tego, że jeszcze niektórzy używają tej nazwy Szywołd, więc staramy się to córek dać, żeby zaś ten Szywołd był w tej pamięci, że tak po śląsku my genau, to dali. Genau. I co to mamy? Kto to zmajstrował? Ten szrajbunek na tym kamieniu. To dokładnie nie wiem, ale ja zamówię. Czyli to jest twoja inicjatywa? Ja. Moja to się inicjatywa, rozchodzi. Jak pozyskał finansowanie, wcześniej powstały z inicjatywy innych osób, z wtedy ówczesnej sołtyski, akurat mojej siostry, powstał napis po polsku. Z inicjatywy mniejszości powstał napis po niemiecku. I potem trochę później pozyskał finansowanie i trzeba też zrobić napis po śląsku. No pięknie, ustawić. Bo sumy na śląsku. Szywołd to mi się też kojarzy tam bliżej mnie, dzisiaj Tajla Gliwic. Dzisiaj Bojków, to też Szywołd, kiedyś Schönwald, to też tam fest ciekawe historie są, tam myślę, że kiedyś się wybiera, bo tam w ogóle to była taka niemiecko wyspa, można powiedzieć, no ale to nie będziemy tu o tym szczerze, gadać. No nie wiem, czy mamy coś z nimi wspólnego poza niemiecką i śląską nazwą, no właśnie, o to, wiesz, oni właśnie, to też, oni wiedział, że jest drugi Szywołd, nie? Jozowdy wiedział, że Szywołd je tam kole mnie, tam mam poranoście, no mono i 20 pora kilometrów. I nie wiedziałeś, że pora 10 kilometrów dali je zaś inkszy Szywołd, prawda? No kiedyś to, nie wiem czy się to myliło, nie myliło rozmaitym personom, no ludzie też tak nie realizowali, prawda? No nie realizowali teraz i kiedyś też się pierwiej pisało zwykle od razu, kaj to jest.
Czyli oprócz właśnie pewnie Szywołd czy tam Schinwald od razu pewnie było napisane, że Kreis Rosenberg. I tam też tak myślała podobnie, więc Kreis Greiwitz, że to się automatycznie pisało tak samo przy srogich miastach. Mhm. Pisali Rosenberg i Oberschlesien, więc to się kiedyś od razu podpisywało Kajtoje. I Landsberg był tutaj na Landsberg Oberschlesien, prawda? Ktoś mi tam właśnie pomylił i w komentarzach z Niemiec szrajbnął, że się rozchodziło ten Lubuski, no dzisiaj Gorzów Wielkopolski, ale Landsberg nad Wartą, nie? To dzisiaj to już no, można się pomylić. Zaczęliśmy gadać o Szywołdzie, no ale tak naprawdę nie wiecie, kto to jest Mateusz Pawełczyk. Rzeknij coś o tobie i o tej ferajnie twojej opowiadamy. Oddawam ci głos. No coś u mnie, no przede wszystkim z jakimś Ślązokiem, kiedy staro się coś w kulturze majstrować. No i razem z kamratami i kamratkami złączyliśmy Stowarzyszenie Opowiadamy. Polsko nazwa akurat, bo w sumie no, nie jest to czysto śląskie, gdzie będzie skupina i no, mamy też i takich ludzi, działamy na rozmaitych polach, ale właśnie głównie na górnym i dolnym Śląsku. I robimy rozmaite filmy, kampanie społeczne, właśnie głównie o tradycji Śląska, historię, ale też o ochronie środowiska, rozmaite rzeczy, więc jak żeś w poprzednim odcinku gadał o tak zwanym Powstaniu Woleskim, no to też my zmajstrowali o ten film. Fragment też widział na YouTubie. A Kaj idzie całki film obejrzeć. Całki też jest na YouTubie akurat. Wydaliśmy na DVD, Kaj są więcej naszych filmów też takich, których na YouTubie nie ma. Ale akurat Konflikt Oleski w dwóch wersjach, takiej fabularnej i dokumentalnej. Łowa są też na YouTubie i na Facebooku, idzie je tam obejrzeć. Kaj to idzie znojść, no opowiadamy, ja? Ja, wpisać Stowarzyszenie Opowiadamy. Chyba jak samo Konflikt Oleski się w Szrajbinie, to też powinno. I jak długi wyskoczyć. Ten film jest? Kole 20 minut, nie pamiętam dokładnie, ale kole 20 minut. Pięknie, czyli można powiedzieć, że tu mam do czynienia z profesjonalistą, jeśli się rozchodziło branża filmowo. I oto tak trochę menu profesjonalnie krudza, no i też jakby to inkszość to jest, prawda? No te kant części tego mosz. I to są rajzy, prawda? No ale tak richtig zoca za to, co robisz i co by właśnie jak najwięcej personów o tym wiedziało. Dobre, co tu mamy za tabulę? Świercze, Szywołd, Schinwald. Ja, tutaj mamy tabulę jeszcze, no już też trochę one tu są jeszcze przed Stowarzyszeniem PUPA. To już się coś tam działało na rzecz Śląska i powstał i folder, i tablice, które mają i turystom, i mieszkańcom przypomnieć o tym, kaj żyją. Więc jedna jest taką łotym, co się teraz dzieje, jak to mniej więcej wygląda u nas. I druga jest taką bardziej o historię naszego Szywołdu, jak to tu pierwiej wyglądało. O Studnicy, Studnicu w zasadzie by trzeba odmienić. I tu mamy ulica Studnica, ja? Ja. Tu są my przy ulicy Studnica, więc to jest taki, ja się śmiałem, Śląsk w pigułce, bo to było zniemczone czeskie nazwisko. No a teraz mamy ulica w polskiej odmianie, nie? Więc mamy wszystko do kupy. Mamy czeskie, zniemczone nazwisko. Na ulicy. Ja, ale w polskiej odmianie, no bo A na końcu, czyja ulica Studnica, nie? Aha, no to mamy takie, ja, genau. Taki miszunk czesko-niemiecko-polski i... Genau. Sumy teraz w pozostałościach zespołu pałacowego w Szywołdzie, ostatni właściciel von Studnic. No o którym my gadali, a propos ulicy Studnica. Już mamy wyjaśnione wszystko. Ja. Więc no jak to na naszych terenach, no obecnego właściciela już tu nie ma, ale stało się to bardziej niż przed wojną, bo Buon kumplował się ze znanym antynazistą niemieckim, którego tu gościł często, więc no wiadomo, nie spodobał się władzy hitlerowskiej, więc odebrano mu ten zespół pałacowy i już wtedy on musiał stąd uciekać. Więc potem znajdowało się tutaj dowództwo napadu lotniczego na Polskę w trakcie II wojny światowej.
więc tutaj było takie mini lotnisko dla dowództwa i tutaj oni siedzieli, a w Starym Oleśnie było lotnisko wojskowe. No to już było takie pierwsze miejsce, no wiadomo, to dowództwo, więc jakoś ten pałac nie rozkwitał. A potem po wojnie, jak przyszła Armia Czerwona, no to już pałac spłynął. Pozostałości zostały najpierw jako do szkoły rolniczej, która też istniała już przed wojną, ale potem ją przemianowali na szkołę rolniczą, więc najpierw oni się tu uczyli. Takie praktyki mieli, a później, jak to się to często działo, no został tu PGR. No jak zlikwidowali PGR, stało się to w rynkach prywatnych, więc no coś tam jeszcze działo, ale to wiadomo, i no w tych chlewach coś tam hodują, a reszta no niestety podupa do, no bo jest to czyste gospodarstwo, a nie nastawione na jakąś turystykę, więc no tych środków. Szkoda, bo widzę, że budynek, pałac ma potencjał i no myślę, że nie skończy tak, nie skończy jako ruina i jakoś jeszcze no czasy świetności będą mu kiedyś tam przywrócone. No chociaż tych pozostałości, no bo po pałacu nie zostało nic, no ale tego kantu wokół było, bo... A, czyli pałac jako pałac nie ma? Nie, nie ma nic. Bo ja myślał, że to jest. Nie, to były takie dodatkowe posiadłości dworskie, więc no i tak kant tego ustało. I tak to pięknie wyglądał, prawda? Bo on też się zajmował właśnie i tam i młyny, i gospodarką i tak dalej, więc kant z tego tutaj było. Rozumiem. Z Faną Wolesna, ja, czyli Rosenberg, dotarliśmy kaj. Dotarliśmy do Brońca. Za nami Borki Małe, ale godomy z Brońca. Skąd pewno ciekawą historię a propos tego, jak no też była świadomość tego, jakie są granice Śląska, bo mam taką historię od kobiety, która tutaj mieszkała w 45. To był czerwiec, czyli no po wojnie, wojna się skończyła, koniec Kriegu. I jak ona wspomina, usłyszeli, że idzie jakieś wojsko. Więc jak mieli wspomnienia, jak tu wkroczyła jeszcze zimą Armia Czerwona, to wszystko pochowali, bo boli się, że zaś będą kraść, gwałcić i tak dalej. Ale potem jak usłyszeli niemiecką piosenkę, jak właśnie stamtąd się zbliżali w tym kierunku, że śpiewają niemiecką piosenkę, okazało się, że to, jak ona sama określiła, obrońcy naszej śląskiej stolicy. Tak dosłownie w tych wspomnieniach było napisane. Więc jak ino to usłyszeli, to powyłazili z chałupy i no dali im jeść, i tak, bo byli w niewoli. Ruskie wojaki akurat na to pozwolili. No i nakarmili ich i tak dalej, bo właśnie no, mieli takie współczucie, że to ci, co bronili naszej stolicy, tutaj idą nasze wojaki. Więc też tak ciekawo właśnie pokazanie tej mentalności. Czyli ci, co tam broni Festung Breslau, ci ostatni obrońcy na wojnie, można powiedzieć. Ci, co się poddali już potem, jak no, chyba Breslau ostatni, czy jeden z ostatnich skapitulował. No właśnie, bo to się rozchodzi. Ale ci, co już się poddali i potem właśnie szli do niewoli, no przynajmniej według tych wspomnień, bo do żadnych dokumentów Zech nie dotarł akurat z tym związanym. Ale właśnie takie opowiadane historie, właśnie tak notabene stowarzyszenie opowiadamy, to mają fest taką wartość, nie? Ja nawet dzisiaj słuchał na historii hiking, tam właśnie takie wspomnienia też z wojny i to nikaj nie było myślajmięte, nie? I to jest właśnie największą wartość i też musimy to przekazować, mono i kajś zapisać, albo sfilmować, co by to dali żyło. No, to było w naszej książce, co my kiedyś wydali, opowiadane dziedzictwo. Właśnie staraliśmy się to, co jeszcze ludzie pamiętają i rozprawiają w domach, zapisać, co by ci, którzy w domach nie rozprawiali, żeby też coś mieli. Ja z tego placu pięknie ci dziękuję. Moglibyśmy jeszcze realizować tutaj i byśmy mógł kludzić po tych placach, no ale film by trwał chyba godzina i by nikt nie obejrzał. No jeszcze kans do rozprawiania, tak więc zaproszamy do nas i do filmów i twoich i naszych. Ja da dalej. Jesteś we Wojciechowie, we Albrechtsdorf. Tutaj od kwietnia 1945 roku znajdował się lager koncentracyjny dla Ślązoków i Niemców, które kludziło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj fungował on do 1946 roku.
Nie wiemy genau, kiedy on był, no i prawdopodobnie na placu byłego niemieckiego, nazistowskiego Lagru Jenieckiego. Ale nie wiem, kaj to je, że się też pytał Mateusza, też nie wie. Nie ma tu żadnej tabule, nie ma żadnego dynkmalu. No ale wiemy, że taki lager był i Ślązoki i Niemcy tutaj były. To nie jedyny taki lager, już wam, że godał o straszniejszych takich placach w Mysłowicach, w Świętochowicach Zgodzie. To jest nasza historia i nie można godać, i że takich lagrów, które były kludzone od polskich komunistów, nie było. A dużo za mało się o tym godo. Dotarłem do Starego Wolesna, czyli do Alt Rosenberg. I za mną tu widzicie kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny z 1680 roku. To już ostatni kościół, ostatni drzewiany kościół i w ogóle ostatni kościół na dzisiejszej rajzie. Już was nie byda męczył dzisiaj kościołami. Kto widział wszystkie kościoły dzisiaj, niech szrajbnie ja ją widział. Bo myślę, że niektórzy skapitulowali. Jestek dali we Starym Woleśnie na ośrodku wypoczynkowym Anpol, a za mną Fliger. Fliger, który przybył tu 30 lat do zatku, skludził go właściciel tego ośrodka ze Chłokęcia. Takie fligry dali lotają jeszcze ponoć na Ukrainie. A był on produkowany po wojnie od lat 50. do 70. I jest to jedna z atrakcyjów gminy Wolesno. Dziwajcie tutaj, jak to wygląda. Stow, plaża, tam jeszcze jakieś knajpy, jakieś szynki, haźle, pole namiotowe, tu można się zagrać we siatkówka. Toż taki fajnisty ośrodek z takim fajnistym fligrem, do którego można tam podejść, i no, że nie będzie fajnej perspektywy, toż nawet nie podłaża, a że był nawet tydzień do zatku ze babą tam przy tym, no ale te roski nie podłaża, bo nie będzie fajnej perspektywy na kamerze. Przyjedźcie tutaj, widzicie nie ino kościoły, nie ino drzewiane kościoły, nie ino zabytki architektury sakralnej, no ale też można już powiedzieć to zabytek, no, za niedługo na Zicher to będzie zabytek, będzie się to starzało i nabierało wartości. To nie ino dla fligra werci się tu przyjechać. Mamy też tutaj Cadillaca, Lincolna. Lincoln zabytkowy, to co mnie interesuje. I sprzed tego Lincolna tutaj w otoczeniu sosen byda się z wami żegnął. Żegnam się ze całkiego Kreis Rosenberg, ze całkiego powiatu woleskiego, który kończa dzisiaj. Myślę, że to była fascynująca rajza, te pora tajlików, które żeście widzieli. No i zachęcam was, co byście abonirowali, byli ze mną i filowali mnie na Facebooku i Instagramie. To do już zaś.